Witam, witam. Czy to już działa? Czy to już nagrywa? Chyba tak. Wspaniale widzowie, witam was serdecznie w kolejnym filmie. Jak widzicie, nagrywam giereczkę ze streama. Ogólnie to był stream, na którym wydarzyło się dużo pięknych gierek. No i ja te gierki bardzo chętnie bym wam wrzucił. Ale po wrzuceniu tego filmu z Jone i... Znaczy, przepraszam, z jakim Jone? Z Kane'em. Oraz z Jinem. Na trzech gwiazdkach, złote czempiony, naprawdę polecam, bo tam był taki rozpierdziel, że szok. Po wrzuceniu tego filmu dotarło do mnie, że jakość jest tragiczna. No jest tragiczna, jak pobieram zapis streamka, no to YouTube pozwala mi pobierać go w bardzo słabej jakości. No więc postanowiłem, że zamiast robić to po raz kolejny, to spróbuję zrobić to troszkę lepiej i po prostu nagram, oglądając ten stream. No i po prostu wyjdzie to w trochę lepszej jakości. Jest to giereczka, która jest naprawdę ważna. Muszę wam ją pokazać, dlatego, że jeśli jakimś cudem Riot nie zmieni tego, jeśli Riot zostawi to w takim stanie, w jakim jest, to zobaczycie coś pięknego. W sensie będziecie mieć sekretną strategię, którą możecie zdobywać alpeki. Myślę, że to się zmieni. Wydaje mi się, że zostaje to troszkę zmienione, ale... Ale kto wie, no może się będzie dało. Zaraz no zobaczymy z czasem. O co tutaj chodzi, już pewnie wiecie, ponieważ pewnie wpierdzieliłem to na miniaturkę, jeśli zrezygnowałem z pierwotnego pomysłu, w którym miałem wpierdzielić siebie w majtolach. Więc pewnie już wiecie, o co chodzi. Chodzi tutaj o Pentakill Mordekaiser Carry. Jak widzicie, trafiają mi się tutaj pentakile, ja to zbieram i ja w swojej głowie, znaczy tutaj wziąłem Aneczkę, ale Aneczkę wziąłem po to, żeby była holderką dla przedmiotów pod AP. Skoro w tym secie mamy coś takiego jak Headliner, co jest tak naprawdę odpowiednikiem Chosena z czwartego setu, dobra, wyjaśnię w ogóle, co to znaczy, bo może ktoś jeszcze nie miał styczności. Chodzi o to, że jeśli nie posiadacie Headlinera na swoim stole, czyli takiej specjalnej postaci, to w każdym sklepie będziecie go dostawać na prawym slocie, tak naprawdę, na tym piątym slocie. Będziecie mieć tam propozycję. Jeśli kupicie takiego Headlinera, on się tam świeci, że od razu ma drugi level i że od razu daje plus 2 do cechy, która jest podświetlona. Więc jak go kupicie, to brawo, fajnie, macie fajną jednostkę, macie fajne cechy. I sklepy już nie będą wam proponować Headlinera co refresh, czyli co odświeżenie. Natomiast będą wam go proponować co czwarty sklep. Jeśli jednak nie macie Headlinera, czyli go sprzedacie z powrotem, no to znowu macie co sklep. Dlatego można tę mechanikę wykorzystać na wiele sposobów. Można łatwiej wbijać trójki, można grać dobre tempo, można po prostu postawić na jakiś dziki reroll, ten early game'owy. Można naprawdę na wiele sposobów to ugryźć. Natomiast ja w tym wypadku zdecydowałem się na to, że mój headliner posłuży mi jako holder. Czyli wziąłem Aneczkę, która jest, myślę, jedną z najlepszych postaci za 1 golda do trzymania przedmiotów pod AP, czyli moc magiczną. W swojej głowie miałem tutaj, wizualizowałem sobie już tam w przyszłości, że grając tych pentakilów po prostu potem wrzucę Kartusa i zobaczymy, jak się wydziera i jak robi wspaniałe rzeczy. Właśnie to jest ten minus, że tutaj nie słyszycie w ogóle tych dźwięków. Ja te dźwięki tutaj wyłączyłem z tego względu, że jakbym puścił te dźwięki, to by mnie było słychać, bo to jest ten stream cały czas. Tam nie ma kilku warstw, tam jest jedna warstwa. No wiesz, jak jest, mordo. Więc idę tutaj cała naprzód. W swojej bani mam flagę wywieszoną z Kartusem, z jego ryjem. No i chciałbym go tutaj mieć. Zobaczcie, tu są szanse na tych headlinerów. Na poziomie czwartym macie 80% na szarego oraz 20% na zielonego. Na piątym to się diametralnie zmienia i szanse na zielonego są kolosalnie wysokie. Nie pamiętam, jakie są na szóstym. Natomiast ja, jak chciałem iść pod jakiś reroll pod zieloną jednostkę,
No to szukałem tego headlinera na piątym poziomie. I skutecznie. Bo to się wszystko tam udaje na tym piątym poziomie. No ale mimo wszystko warto zobaczyć, jakie są szanse na szóstym też. No więc mamy moją wspaniałą kompozycję. Aneczka, która ma mocne przedmioty oraz świetnie je wykorzystuje, mamy dużo aktywnych synergii. Teraz możecie się zastanawiać i pytać, dlaczego mój headliner daje plus 2 do dwóch cech? No bo przecież powiedziałeś, Nozi, że dają do jednej. To jest wyjątkowe dla regionu, który został tutaj wybrany. Na początku wybieramy regiony, tak jak w secie 9, tylko że te regiony są takie bardziej troszkę uproszczone. Nie są tak mocno wpływowe jak w secie 9. Tutaj dostajemy takie malutkie rzeczy. Możemy na przykład zacząć z przedmiotem. I tyle. Wielki mi region, nie? No ale ten, co tutaj wybraliśmy, to jest akurat naprawdę konkretny, bo pozwala wszystkim headlinerom dać wam po jednej dodatkowej, po jednym dodatkowym punkcie do wszystkich ich cech. Także tak to wygląda. Ja sobie tutaj pozwolę złapać komponent dla tanka, a tak naprawdę to nie ja sobie pozwolę, tylko te chłopki mi pozwolą, bo jestem za wysoko. Także ja podjarany tutaj, dydle szczęśliwe, brodawy sterczą z radości, gdyż mam 100 HP. Mam 100 HP, dzielnie tutaj idę do przodu. Jestem niestrudzony i oczywiście w mojej głowie już pojawiają się myśli typu hej, będę miał 100 HP do końca. To są takie marzenia, które się urodziły już w moim baniaku wtedy pewnie. Ale starałem się nie dać tego po sobie znać, bo był stream, więc udawałem, że to coś innego. No wybaczcie, jest taka godzina, że już gadam głupoty. A może nie głupoty, może tak naprawdę tak było. Dobra, weźcie mnie tam, pokażcie z powrotem. No co ty skautujesz, Nozi? No przestań, już zobacz ten swój stół. Nie udawaj, że ty coś widzisz na tych stołach. Nie udawaj, że tu coś widać. No, tu trzeba patrzeć, bo tu jest gold. No ja chyba tutaj udawałem pewność siebie, ponieważ miałem tak mocny stół, że wiedziałem, że nie muszę patrzeć, żeby wygrać. Zawiązałem sobie oczyska szalikiem zimowym. Ogólnie już powoli możecie szykować szaliki zimowe, bo już się chłodno robi. Pamiętajcie, żeby dbać o siebie. No i ja stwierdziłem, dobra, no to pentakill. I klikam. Udaję, że wiem, które czempiony trzeba kliknąć tutaj. Tak naprawdę kompletnie nie pamiętam. Ciężko się nauczyć tego seta. Ale w sumie idzie mi to klikanie całkiem nie najgorzej. Dużo tutaj odgadłem. Natomiast zapomniałem o Kaeli na pewno. Joniacza tam wrzuciłem. Mówię, Joniacz, od dzisiaj jesteś pentakillem. Graj na gitarze, chłopku. No i coś tam poklikałem, coś tam się udało. Gratulacje dla Nozeja, że ogarnął. Ledwo po ledwo, ale ogarnął. No. No i przeczytałem sobie, co ten pentakill robi wtedy, teraz nie pamiętam. Ale powiem wam z pamięci. Gdybym miał zgadywać, to powiedziałbym, że jednostki z pentakilla przyjmują mniejsze obrażenia. A oprócz tego, po każdym zabójstwie zadają więcej obrażeń. Jeśli wykonają 5 zabójstw, to nagle się odpalają i nagle robią jeszcze większe obrażenia. Czyli taka synergia do zabijania. Zadziwiająco dobra. No i my, oczywiście napaleni na tego kartusa. Oczywiście to nie znaczy, że on jest jakiś super seksowny, no bo spójrz na niego, ten chłop to... Ja nie wiem, czy on słońce kiedyś widział. No to bardziej chodzi o to, że chcemy nim grać tutaj. Natomiast giereczka potoczy się trochę inaczej. Co ja tutaj kombinuję? No co, ja w puzzle nigdy nie grałem? Nie wiem, co się nie wsadza? Ale kombinowałem tutaj. Okej, executionera szukałem pół godziny. No dobra, nie ma co się śmiać. Dobra, zobaczcie, Mordekaiser.
Mordekaiser to jest jednostka, która została zaprojektowana do tankowania w pentakilach między innymi. Skąd to skojarzenie? No stąd, to jest Sentinel. No a Sentinel to jest tankowna synergia w tym secie. Co więcej, kiedy Mordekaiser przypierdzieli tam na gitarę, że zaczyna grać na gitarze, jak przypierdzieli w strunę, o tak chciałem powiedzieć, to wtedy odpala shielda sobie. Shield ten skaluje się pod AP. I co jeszcze ciekawsze, Mordekaiser zadaje wystarczająco duże obrażenia, żeby kierować gierkę. Może nie jest w stanie zawsze wszystkiego wyczyścić, ale on jest w stanie tak dużo zrobić, że potem dodasz jeszcze kilka jednostek, które też coś zrobią i dosłownie chłopki będą płakać. Także drogi przyjacielu, zapnij pasy, bo ja oczywiście liczę tutaj na tego kartusa grając tę grę, ale ty już wiesz, że to się nie wydarzyło. Ty już wiesz, że ja w tej rozgrywce musiałem powiedzieć, dobra chłopki, to ja wyciągam swoją sekretną broń. No i wtedy zagrałem Mordekaisera Kerry, którego odkryłem już tak naprawdę na tych moich testach, które robiłem u lekarza sobie alergiczne. Ja tak naprawdę to odkryłem go na testach tych takich, co grałem właśnie tam z tymi streamerami i youtuberami. Ze wszystkimi przegrałem. Zawsze ostatnie miejsce, dlatego takie słabe filmiki. Nie no, Mordekaiser się okazał turbo dobry. Normalnie trzymałbym się tego kartusa tutaj w swojej głowie, ale kiedy czasem zdarzają się takie momenty, że nagle dostajesz jednostkę na trzech gwiazdkach i wiesz, że ona działa z tymi itemami, co masz. O, i to jest kolejna rzecz, którą chciałem powiedzieć, że te itemy, które mam na Ance, one nie są najlepsze dla Mordekaisera. On jest jednostką, która lubi AP, ale te itemy są dziadowe dla niego, tak myślę. Tylko że on jest tak bardzo broken, że on nawet z tymi itemami sobie poradzi. Mnie się wydaje, że gdybym go naładował samymi Archangelami na przykład, to on by był dużo bardziej OP. Bo on by cały czas tam się skalował, coraz większe shieldy. Taki Taric. Taki Taric dosłownie. Mowa tutaj oczywiście o tym Taricu z setu 9, co był taki nieśmiertelny. Także mój rozsądek podpowiada mi, że w tym secie również znajdziemy takie Bakemono. Bakemono to chyba jest po japońsku potwór. Tak mi się skojarzyło i tak powiedziałem. Chciałem powiedzieć, że znajdziemy takie potwory, ale powiedziałem po japońsku. Czy to świadczy o tym, że jestem dobrym chłopeczkiem lingwistycznie? Może? Może delikatnie? Któż to wie? No to od teraz komentuję tylko po japońsku. Ale bym was zaskoczył, nie? Jakbym tak zrobił. I faktycznie bym tak robił. Teraz jest taka sztuczna inteligencja, że może byłbym w stanie was tak sprankować. Ale ja się w to nie będę bawił, bo jeszcze, kurde. Bo jeszcze mi się popsuje. I będę tak gadał ciągle ja. No dobra. Tymczasem zmierzamy już na 7 level. W ogóle w tym secie jest taka ciekawostka, że 7 level jest przejściowy. Zmiany w expie działają w taki sposób, że po prostu jest przejściowy. Ale wam powiedziałem, co? Wszystko wam wyjaśniłem od razu, wszystko jest jasne. Nie no, po prostu się szybciej wbija, więc po prostu jak siedzisz na tym 7, to masz wrażenie, że jesteś czerstwy. I myślisz sobie, dobra, co ja tu robię? Przecież tu się nic nie dzieje dobrego. Lepiej pójść po ten 8, tam lepsze szanse są. W sensie te szanse zostały też trochę zmienione. A ja przed chwilą powiedziałem coś na zasadzie łamacza językowego. W sensie szansa. Nawet nie umiem tego powtórzyć teraz. Jak ja to powiedziałem tak bez problemu? Dobra. No jak widzicie, jesteśmy na 7, który jest levelem przejściowym. Nie no, jak chłopku będziesz chciał na 7 rolować, to możesz, no masz prawo. Ale zauważyłem, że to wszystko jest takie wolniejsze jakieś. Życie się rozciąga, a Vena jest King Konga. Więc trzeba po prostu iść po ten 8, jak masz możliwość. Ten 8 to teraz taki 7 z wcześniej.
Pamiętaj, że możesz w tym secie teraz wbijać 10 level. Jak myślisz, że to jest niemożliwe, to zobacz sobie mój filmik z Kane'em. Zobaczysz, jak tam farmiłem po 40 tysięcy golda naturę. Wszystkie te ekonomiczne rzeczy, co były w tych setach, to jest nic. Przy tym Kane'ie. Ten Kane po prostu. O Boże. Wyobraź sobie takiego Heimera. Ten Heimer, on musiał dobijać te jednostki po kolei. A ten Kane się wpierdziela, zabija wszystko na hita i daje ci pieniądze. I mówi, dawaj, wbijaj sobie te złote jednostki, nagrywaj YouTube'a. Mówi, trafiłeś mnie? No to już możesz kanał zakładać, dawaj, masz. Taki jest ten Kane. Także Riot zadbał tutaj o to, żeby ludzie dostali content za darmo. Fajnie jest zagrać sobie w gierkę, gdzie jak masz przyfarcić się trochę, to nagle ci kanał na YouTubie tworzą i masz od razu wyświetlenia przez to, jaki dobry content się wysmażył. No ale dobra, za daleko tutaj dryfuję, bo gadam o Kane'ie, a tak naprawdę to ma być Pentakill Mordekaiser Carry. Jim Carry. No z niego jest taki Jim Carry, że naprawdę się zdziwisz. Zobacz, jaki on słaby teraz jest. On się wydaje takim chłopeczkiem, takim trochę czerstwym, jak ten siódmy level. Ostatnio polubiłem to słowo czerstwy, bo mam wrażenie, że ich tak nie gada. Ja tak zacząłem gadać ostatnio o tej Ance chyba. Ludzie tam skomentowali to, więc stwierdziłem, że tak będę czasem gadał. Bo fajnie. Dobre określenie. Takie wymowne. Wyobraź sobie, że się nazywasz Czerstwy Czesiek. To byś był gość. Tylko, że martwiłbyś się i myślałbyś, dlaczego oni mnie tak nazwali? Co oni sugerują? Cóż to znaczy na mój temat? Jakim jestem człowiekiem? Co znaczy czerstwy? No ale dobra, no. Może się późno urodziłeś. I dlatego tak przeterminowało cię życie. W oczach twoich pobratymców. Jezu, jakie głupoty potrafię gadać czasem z głupiej, jak nie wiem. Ale dobra, jeśli oglądaliście kiedyś moje filmy z Lola, to wiecie, że ja potrafię głupoty gadać czasem. Dobra, my tymczasem rolujemy, bo chcemy kartusa. Przyszliśmy tu po coś, tak? Ósmy level, 18% szans na fioletowe chłopki. Moshera tu wrzuciłem, bo stwierdziłem, że będziemy moshować sobie. Jak cię swędzi, to se pomoszuj. Dobra, nie, to wyszło gorzej niż w mojej głowie. W każdym razie, no szukamy tego kartusa, jest nam przykro, że go nie ma. Normalnie na tym streamie płakałem. Widzowie tam mnie pocieszali. Ale tu tego nie słychać, bo wyłączyłem głos. No, leciały mi łzy, płakałem, że tego kartusa nie ma. Potem jakiś widz napisał, że mam 100 HP i powiedziałem, a dobra, to super. Podtarłem sobie oczy papierem toaletowym, takim szarym, takim co jak podcierasz, to aż cię szczypie wszystko. Jest taki jeden, nie? Taki najtańszy. No i już byłem gotowy, żeby wygrywać. Fajne tutaj do bruzerów dostałem coś. Nie przeczytałem, co robi, ale widziałem, że to do bruzerów, więc stwierdziłem, że fajne musi być. Potem przerolowałem i wziąłem coś takiego. Trafiłem Vladimira, czyli Viego. No a potem rolowałem dalej, bo mówię, no ten kartus musi gdzieś być. Zobaczyłem Gina, podjarałem się oczywiście. Ja wtedy jeszcze nie przeżyłem tej sytuacji z Kane'em, więc wtedy jeszcze byłem taki nierozdziewiczony. Także nie zdziwcie mi się, że się podjarałem, jak go zobaczyłem, tego Gina. Teraz już mam takie poczucie, że już wszystko widziałem w tym secie po tamtej grze. Teraz już jakby mogą nowy set mi robić. Bo ja już przeszedłem. Riot, ja już przeszedłem 10 set, zróbcie nowy. W każdym razie dobra, rolujemy dalej. No nie ma tego kartusa, no chcesz widzom pokazać kartusa i co? I dupa. A jak tak dalej pójdzie, to ci pęknie to 100 HP. No ale Mordekaiser dzielnie tam próbuje coś robić, mówi, ja jestem tankiem, dzięki, że mnie ubierasz. Ironicznie tak ci mówi. Ty udajesz, że tego nie słyszysz, udajesz, że tego nie ma. Nie chcesz tego słyszeć, bo chcesz kartusa usłyszeć. Patrzysz sobie na Poro, bo jest fajny, karmisz go ciastkiem. No taki pulpet fajny, włochaty. Ale jakby mi ktoś dał pulpety włochate, takie do jedzenia, to bym nigdy nie zjadł. Pulpet to musi być pulpet w sosie, a nie jakiś włochaty. Dobra. Co? No i masz to. No i mówisz, dobra, walisz, to nie ma kartusów w tej grze i sprzedajesz aneczkę.
na czarnym rynku. Bierzesz Mordekaisera, Zaka wrzucasz, bo nie wiesz co robić. Rolujesz Mordekaisera trójkę w tym momencie, bo jesteś cyc. A Kalkę byś tu chciał wziąć. To jest dziwne, że ona się nie chce ulepszyć w ten sposób. To jest popsute. Robisz Mordekaisera trójkę, dajesz mu AP itemy, byle jakie, takie jakie masz. I teraz patrzysz na to, co się dzieje. I mówisz chłopkom, że to było jak coś mocne i nie wiesz, czy to jest dalej mocne. No ale jak widzisz to, to nagle mówisz, dobra, 660 obrażeń, to jest najmocniejsze jednak. Yasuo robi 7000, a ty nagle z Mordekaiserem 600 damage'a podchodzisz i patrz, co się dzieje teraz. Widziałeś? Widziałeś, żeby ten Mordekaiser stracił w ogóle jakiś coś? Stracił chyba motywację do dalszej gry, bo stwierdził, że jest za łatwo. I teraz pomyśl sobie tak. To jest tank. Ta postać, w zamyśle, ona jest tankiem, ona jest frontlinerem. Rozumiesz, jakie to jest, kurde, głupie? Jaki to broken jest? No i teraz jakbyś go ustawił na środku, to już w ogóle by nie mieli szans, bo byś kilka osób bił. Tak to chociaż jedną pobiłeś, żeby dać im szansę. No ale zaraz będziesz tak robił, bo stwierdzisz, że tak trzeba. Bo na filmikach tak mówili. Czyli podsumowując. Budujesz Mordekaisera w AP, robisz go na 3 gwiazdki i wygrałeś grę. A jeśli jej nie wygrałeś, to jesteś w top 4, no nie ma szans, żebyś nie był. Także ja tutaj teraz patrzę na Mordekaisera, ustawiam go tutaj bardziej na środek i mówię sobie, może to nie oznacza, że ja nie będę miał Karthusa, może po prostu on będzie opóźniony w czasie i w rozwoju i ja mu może dam potem itemki jakieś, jak mam dwie rózgi takie wielkie tam. Tak się pocieszasz. No i myślisz sobie, kurde, jak widziałem, co on zrobił z tym Yasuo, to może będę miał 100 HP do końca rundy. W sensie do końca gry. I wtedy myślisz sobie, no, wtedy mnie zasubskrybują chłopki, bo tak to nie chcą mnie oglądać. No i próbujesz. I widzisz, że nie stoisz na środku. Dalej robisz 700 obrażeń. Ale potem zauważasz tego backdora, co tam Mordekaiser się zakrada i mówisz, dobra, jednak to jest 200 IQ. No zobacz, co ten Mordekaiser robi, on w ogóle nie czuje bólu. On wziął gitarę i nie czuje bólu, to tak działa? Pytanie do gitarzystów tutaj na tym, w komentarzach. Jak bierzecie gitarę do rąk, to nie czujecie bólu? No Mordekaiser coś o tym wie tutaj. Szkoda tylko, że bitów nie słyszycie, bo te bity tutaj to dobre było, dobra muzyka, kawał dobrej muzyki. Myślę, że Krzysztof Krawczyk by się nie powstydził takiego bitu, żeby tam wjechać na niego. Wrzuciłem złotą jednostkę, bo kiedyś ktoś na YouTubie, jakiś nohal, powiedział mi, że złote jednostki są uniwersalne, one pasują prawie do wszystkiego. Nie musisz mieć żadnej synergii wokół nich, żeby coś robiły. Co nie jest zawsze prawdą, ale często jest prawdą. No i zobacz, stoi taki kartofel, w sensie Mordekaiser sobie stoi i patrz. No i się dzieją rzeczy, on stoi i dostaje shieldy jak Taric. Tylko, że różnica jest taka, że Taric nie zadawał takich obrażeń jak on. Moim zdaniem, on jest dużo lepszy niż ten Taric, który był broken. Zobacz to. Shield za dwa koła, damage za dwa koła i jeszcze permanentnie po zabójstwie dostajesz staty. I to nie tak, że jakieś staty. Wszystkie staty dostajesz. Resy i damage. Wytrzymałość i obrażenia. Czego ty więcej chcesz? Manę byś chciał dostawać? Nie no, zobacz, to jest broken, no, broken. To jest broken. Ten damage to jest i tak dwie aktywacje, to on w sumie trzy koła zadaje. To jest tank. Jakby... I jak? Czemu? Po co? No jest po prostu broken, no kurde, co tu dużo gadać. Nie wiem, czy ktoś to odkrył już na YouTubie, czy nie. Mam nadzieję, że jestem pierwszy. Ja oczywiście idę wyżej z levelem, bo mówię, kurde, jak ja już wygrałem, to ja chcę mieć większy level. Niech oni wiedzą, że ja miałem większy level. No i tutaj stwierdzam, że chyba nie wiem, co zrobić. Że chciałbym dać Ionic Spark, żeby mój Mordekaiser bił jeszcze bardziej. Zaczynam też myśleć, że może Ziggsowi dać jakieś przedmioty pod AP. Ogólnie Ziggs jest do czapy. W sensie on nie robi damage'a. Myślę, że on będzie troszkę
zbufowany, zanim ten set wejdzie na live. Mam nadzieję, jeśli nie, no to będzie takim ciupusiem, że tam wsadzasz go i po prostu dostajesz synergię i patrzysz, że bomby lecą. Ale potem to się okazuje, że to kapiszon. Że to tylko słychać. I widać. Ale nie czuć. No tutaj jak widzisz, Mordekaiser dostał trochę w cymbał. Wtedy pomyślałem sobie, że może jednak nie jestem tak dobrym graczem, jak myślałem wcześniej. Czyli nie zasługuję na Silvera. No ale potem stwierdziłem, że dobra, jeszcze jest to HP, jeszcze X-Spark tutaj nie powstał, więc może się uda. Odpaliłem więc swoje szare komórki i zacząłem się zastanawiać, jak skonstruować X-Spark. Jaka była receptura na niego? Z jakich komponentów się składa? No bo nie jestem w stanie uzasadnić, dlaczego go jeszcze nie zrobiłem, szczerze mówiąc. Dobra, Rabadon. I łezka. Czemu nie zrobiłem Ionic Sparka jeszcze? No co, zastanawiam się, jak go zrobić, czy o co chodzi? O, dobra, już wiem. Już zrozumiałem. Dobra, pięknie. Szkoda, że to tyle pochłonęło zasobów tutaj mentalnych. Mózgowych, ale ostatecznie się udało. Także na pewno z pewnością mogę się, tak śmiesznie powiedziałem, z pewnością mogę się cieszyć dłużej moim 100 HP, przez to, że ostatecznie wymyśliłem to. I teraz powinienem, kurczę, no właśnie, Kartusa trafić wreszcie. 7 pentakilów wrzucał, chłopku, czemu ty nie umiesz tego zrobić? O właśnie, o to chodziło. Przedajemy więc Ziggsa na policji. Żartuję, nie zrobiłbym tego. Nigdy w życiu. Nigdy na ziomków nie można. Uliczne zasady. Ulica mnie uczyła. Pentakill Kyla ulepszona, żebyś się cieszyć mógł albo mogła. Nawet Blue Buffa dostała, to patrz co ona będzie robić. Raz, dwa za 90, za 60. Piękne. Natomiast Mordekaiser ma inne plany, bo on mówi, dobra, ja was wszystkich wykeruję za cyt. No i po prostu stoi i się bije. A co ma robić? Miał kierować, no to kieruje. Piękna sprawa, naprawdę. Coś pięknego, no. Przecież to jest takie proste do zrobienia. To jest postać za 3 golda. Co więcej, masz Chozeny, więc wystarczy sobie porolować po jego. Wystarczy trafić 6 sztuk i trafić potem Chozena. Jakby wbijanie 3 gwiazdek w tym secie to będzie coś łatwiego. Nie wiem dlaczego, ale chciałem rzucić, że to będzie taki pikuś z mleczkiem. Tylko nie wiem, wymyślam dzisiaj jakieś swoje sformułowanie. Natomiast no wiesz o co chodzi, nie? No pikuś z mleczkiem, to od razu wiadomo o co chodzi. To każdy by się domyślił. No w każdym razie poszedłem po ten 10 level. Uważam, że nie powinienem tego zrobić, jeśli zależało mi na 100 HP. Natomiast ja zlekceważyłem tych chłopków. Ja pomyślałem sobie, że nieważne, ja chcę 10 level. A mogłem pomyśleć, że nieważne, ja chcę 100 HP. No i co? No i tutaj dalej mamy to 100 HP. I trafiamy Yorika level 2. No i co teraz, mężny chłopku? No i co? Gra na tej gitarze, ale HP-ki lecą. Shielda niby dostał. I uwaga, shield, jest shield, mamy to. No i proszę, no i nice, ale widzicie, było blisko, było blisko. Mogę sobie na pewno powiedzieć, że do top 4 wszedłem mając 100 HP. Czyli Mordekaiser Carry myślę, że jest najlepszym pionkiem w historii TFT. Nawet do top 3 wszedłem. No nie jest najlepszym w historii, tak gadam głupoty, ale patrz, wchodzę na 10 level, mówię, utrzymam to. Wystawiam Kartusa jeszcze jednego. Nie przyszedłem na spotkanie z nim, wystawiam go. Też tego nie róbcie. Bądźcie zawsze punktuali, zawsze 10 minut przed, na miejscu. Jak jesteś mężczyzna, to tak zrób. Tymczasem Yasuo. Kto ma tutaj większe szanse? Mordekaiser poleciał gdzieś do tyłu.
W sumie nawet jeszcze nie wiem, która jednostka to powoduje. Natomiast patrz. Widziałeś to? Bracia Yasuo. Mówi ci to coś? Jeśli nie, to obejrzyj mój pierwszy filmik z tego setu. No, okazuje się, że braci Yasuo nie można lekceważyć. Można ich ważyć, ale nie lekce. Więc z tą świadomością musimy zaakceptować fakt, że nie mamy już 100 HP. Natomiast przegrać tę grę i tak będzie ciężko, bo mamy 10 level. Mamy dostęp do takich pioleczków, że nie ma ich w zestawach tych chłopeczków. Tak zarymowałem dla was specjalnie. To tak jakbyś przyszedł grać w planszówkę, ale ty masz zupełnie inny zestaw do gry niż oni. I oni nie wiedzą, dlaczego taki masz, ale masz lepszy. Tak właśnie działa ten Mordekaiser. Zobacz, Lucian. On tutaj na saksofonie chciał grać, bo jazza ci tutaj chciał zapuścić, dlatego nie chcesz wpuścić. Natomiast Pentakill tutaj wjechał fajny. Sympatyczny chłopek z garbem. On też potrafi na banjo tutaj solówkę zapuścić. No i zbliżamy się do upgrade'ów. No nie wiem, czy chłopek jest gotowy, żeby to wszystko przyjąć. Ja rozumiem, że on tam wygrał sobie z Mordekaiserem, ale on jeszcze nie wie, że na tym się nie kończy. Że ty masz jeszcze karty do zagrania. No ale mimo wszystko imponujący ten Mordekaiser jest. No zobacz, tank, który robi 10 koła obrażeń i sobie tankuje. No ja nie wiem. Najlepsze jest to, że on tankuje po 20, po 30 tysięcy obrażeń. Zobacz. Widzisz? 30 tysięcy. Nie widzisz? No to nieważne. Nie widać. Nie ma. Nie, ale serio, on potrafi 30 tysięcy obrażeń wytankować. Nie oszukujecie. Daj suba. No w każdym razie zostaliśmy z tym chłopem. Z braćmi Yasuo zostaliśmy tak naprawdę. No boli cyc, że trzeba ich nauczyć pokory. Ale ktoś musi. Mordekaiser w złotej zbroi, który dostał różdżki od Ollivandera. Do Hogwartu list też dostał, ale nie pojechał, bo stwierdził, że na gitarze będzie grał. No i tyle, no zobacz. Jak to wygląda dla ciebie? Dla mnie to wygląda jak w ogóle nierówny pojedynek. No nierówny pojedynek. Nie jest to fair. Ten chłop powinien mnie zgłosić. No i co? No i tyle, no. Tak naprawdę do tego sprowadza się ten film. Podsumujmy sobie, więc. Mordekaiser OP. Jak na jednostkę za 3 golda, to co on robi przy przedmiotach pod AP, on robi wszystko. On robi wszystko. On tankuje i on zabija i jeszcze rośnie w nieskończoność. Jakby... No chłopki, no jest to trochę niezbalansowane. Także jeśli jakimś cudem on pozostanie taki, to szykujcie się, żeby sobie tym grać. A my tymczasem przegrywamy na braci Yasuo. Powiem szczerze, że myślałem, że już mu się nie uda, nie? Że już mu się więcej nie uda roturwać, ale dał radę, no szacunek. Natomiast spokojnie, jeszcze się ustawimy trochę lepiej. Nawet saksofon tam jest. W ogóle w tym secie to jest tak dużo tych synergii, że trzeba aż plusa klikać. Zobaczcie. Ile jest bazowo? 4, 5, 6, 7, 8, 9? Ja mam 9 jeszcze plus 5. To ile to jest? No zgadnij. Zgadłeś? To napisz w komentarzu i zostaw suba i wyślij donate. Głupie żarty. Zobacz, głupim żartem to jest Ezreal na levelu drugim, jakim się od razu trafił. Też masz takich gości czasem? Pukają do ciebie? No, widzisz. Widać, że mieszkam w dobrym sąsiedztwie. Warto było się wprowadzić na level 10. No i co? Czy to się powtórzy, to co wtedy? No nie powinno. Zobacz, on ma tutaj level 1 jakieś jednostki z czapy. Natomiast ten Mordekaiser cały czas jest odrzucany i ja nie wiem, dlaczego ja pozwalam na to. Tylko nie wiem, przez którą jednostkę dalej.
Nie zwróciłem uwagi. W każdym razie jednostka stojąca do jego lewej, tak jakby. Zaraz się dowiemy. Tutaj trafiłem. Upgrade'a. I to jest... To jest ta Kiana? Może ona tak robi faktycznie. Ona może takie rzeczy robić? Pozwalają jej? Ja nie wiem. No ale dobra, widzę, że tego Mordekaisera dalej nie ruszyłem sobie. Więc zobaczmy. Kto tego dokonuje? Kiana. Ciekawie. Fajne to, fajne to. No w każdym razie, jak widzisz, jest wspaniała kompozycja. Jeśli ci się podobało, zostaw komentarz. Napisz, co ci się podobało. Dlaczego ci się podobało? Jeśli cię wkurzyłem tym moim komentarzem, to możesz zostawić komentarz i mnie wyzywać. Tylko kulturalnie, żeby cię YouTube nie zbanował. Bo widzisz, ty mnie wyzywasz, a ja dbam o twoje bezpieczeństwo, bo ja nie mam ci tego za to. Ja uważam, że jesteś mądry chłopek. I że kiedyś będą z ciebie ludzie jak z tego pulpeta owłosionego tutaj. No, trzeba przyznać, że trochę się spasł. Aczkolwiek strict nie jest taki duży. Dotarliśmy w każdym razie do stage'a 7. Spodziewałbyś się? O, tu jest nowy item. Możesz sobie go obejrzeć, popatrzeć jak wygląda. No i właśnie tak wygląda, kurczę, zwycięstwo i tak śmierdzi zwycięstwo. Mordekaiser level 3. Po prostu potwór. Nie wiem, czy jest jeszcze jakaś taka tania jednostka, która jest aż tak broken w tym secie na razie. Może jest, może nie odkryłem jeszcze. Może wy już odkryliście, a jeszcze ja nie. Natomiast myślę, że do Mordekaisera tu nic nie ma podjazdu obecnie. Także napierdzielamy solóweczkę. On cały czas zyskuje permanentne staki, więc to nie jest równy pojedynek. No i dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że się podobało. Wszystkiego dobrego i seu. See.